To jest jeden z tych dni, których tak nie lubię. Kiedy tak się gubię i tak mocno to czuję. Nie chcę o tym opowiadać, dobrze wiem, nie wypada. Siadam sam w pokoju, myślę o tym nadal. Moc miłości wiecznej, dziś zapalam świeczkę. Ręce składam do modlitwy, czy to było konieczne? Życie ponoć jest wieczne, drogę nadaje nam Biblia. Czy wiara jest tak silna, by pozwolić wytrwać? By pozwolić wybrać, nie dać młodo się zabić. Gdzie są oni wszyscy? Czemu wszystko poszło na nic? Chciałbym temu zapobiec. Dziś zapalam znicz na grobie, znałem go tak dobrze. Ciągle mam to w głowie, niech mi teraz ktoś powie, jaki jest w tym sens. I skoro życie to test, co będzie jak pomylę się? Dziś tak mało wiem, chciałbym wiedzieć wiele więcej. Znów spojrzeć ci w oczy, złapać cię za rękę. To wszystko co czuję i ten jeden znicz. Miliony emocji i tłumiony krzyk. To sięga głębiej niż łzy i tak bardzo boli. 1 listopada, pokój ludziom dobrej woli. To nie rozum jest chory, tylko dusza nie potrafi. Człowiek nie zrozumie losu, jeśli sam nie znajdzie trasy. Na końcu jest niebo, piekło czy w ogóle nic. Czy to sami kreujemy, żeby jakoś żyć? Może łatwiej myśleć, że coś na nas tam czeka. Obraz końca boli, kiedy czas ucieka. Życie nie jest jak rzeka, jest o wiele krótsze. Jest tak bardzo kruche i tak łatwo umrzeć. Cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć. Zostajemy z tym sami, doskonale wiem. Owinięci wspomnieniami, to był dla nas cios. Zapal za nich świeczkę, za tych, których zabrał los. Zapal świeczkę, za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie. Zapal świeczkę, za tych, których zabrał los. Światło w oknie.